Dzień dobry moi kochani, z tej strony witam was Ryoko, a dzisiaj kolejny item z item shopu w grze Last House. Więc przechodzimy sobie do item shopu, pakiety, ostatnia strona i pudełko doświadczenia. Niedawno było pudełko, to teraz pudełko z doświadczeniem. W sumie tutaj też były rzeczy podwyższające expa. Ale tym razem sobie kupimy za 159. Zobaczymy, co nam wypadnie. Zawiera jeden z następujących przedmiotów: esencja doświadczenia, tygrysia lilia, platynowa tygrysia lilia, rola doświadczenia i eliksir doświadczenia. Ostatnio, przypominam, z pudełka wypadł mi mały eliksir doświadczenia na godzinę, który podnosi doświadczenie o 30%. Więc kupujemy sobie pudełko doświadczenia. Kup, weź i mamy już to w plecaku. Co nam wypadło? Eliksir doświadczenia, który podnosi nam doświadczenie o 30% przez 7 godzin. 7 godzin, wiecie ile to jest? 7 godzin expa o 30% z bonusem. Jeżeli logujemy się do gry codziennie, to po jakimś czasie mamy 10% expa więcej, więc nasz... O, tutaj to powinno być. Tak, otrzymujesz 10% bonusu expa za twoją wierność. Więc dodatkowo dajemy 30%. Tutaj mamy czas podziemi, który jest w tym momencie 100%. Zazwyczaj jest 50%, tylko teraz trwa event na 100% w czasie podziemi. Na czym polega też czas podziemi? Jeżeli idziemy sobie expić, no to warto brać pod uwagę, jeżeli expimy w jakichś podziemiach typu, nie wiem, Oko Chaosu, Wieża Dusz, Świątynia Alvitar, Grobowiec Teosa, Świątynia Procon, no tak. No i tutaj macie listę, jak najdziecie na to, co, jakie podziemie jest wliczone właśnie w czas podziemi. I to jest co 2 godziny i też czas podziemi trwa 2 godziny, więc co 2 godziny możecie sobie poekspić też przez 2 godziny na tak zwanych czasach podziemi. Oczywiście jak nie ma czasu podziemi, możecie iść normalnie ekspić na sucho z jakimiś platynami, ale najlepiej, mówię, opłaca się to najbardziej na czasie podziemi. Wtedy macie dodatkowo 50%, teraz jest 100, ale zazwyczaj macie 50% dodatkowego expa, więc i opłaca się, naprawdę. I w podziemiach najlepiej farmi się tak zwane punkty umiejętności, czyli tak zwane w grze pół, za które kupujemy sobie skille. Skille, już wam mówię, tutaj jest hala bohaterów. Dobrze mówię? No, nie pokazała mi się nazwa, ale idziemy sobie na przykład do takiego mistrza. Ja mam aktualnie szelmę, więc mogę tylko iść do mistrza szelm. Wyucz umiejętności. Tutaj mamy wszystkie skille tak naprawdę. Tu mamy wszystkie skille. Tu jeszcze mi pokazuje, ile potrzebuje PU do wykupienia wszystkiego, co tu jest. Oczywiście niektóre są za golda, też dodatkowo jakieś księgi trzeba. No ale to tutaj wszystko macie ładnie, pięknie opisane. Więc na spokojnie. Na spokojnie sobie byście to mogli ogarnąć. No i co? Dostaliśmy duży eliksir doświadczenia, więc polecam otwierać czasem te pudełka, co są tutaj. I to jest aktualnie pudełko doświadczenia. Otworzyliśmy sobie i wypadł nam eliksir na 7 dni, na 7 godzin, co ja gadam, dni. Na 7 dni jest zupełnie inny i też go mam w plecaku, jedną sztukę. Ale to mniejsza z tym. Do tego też kiedyś przejdziemy. Więc z mojej strony to na tyle. Ja się z wami żegnam, dzięki za to, że jesteście. I zapraszam was na Last House Polska. Serwer Pangea. Mam nadzieję, że się zobaczymy.
Trzymajcie się i miłego dnia.